Mela jest zła na Lenę, że jej nie posłuchała i spędziła noc z bratem Janka, choć ten ma rodzinę. Nie wróży nic dobrego. No bo chociaż jeden raz mogłaś sobie odpuścić. Jeśli nie powstrzymał cię to, że on ma żonę, to chociaż mogłaś pomyśleć o tym, co ja czuję. Mela, ciszej, bo on tu cały czas jest. No co, bo się pan obrazi? A to, co ja czuję, to jest najmniej ważne, tak? Posłuchaj, szukam faceta do seksu i Adam mi się podoba. I wcale nie myślałam wtedy o jego mamie, żonie, Janku, ani o tobie. Cześć, Mela. Sorry za pobudkę w nocy. Nie, to jest akurat najmniejszy problem. Wiem, głupio wyszło, ale jak ty nic nie powiesz Jankowi ani mamie, to ja też nic nie powiem. Po sprawie, nie? W sprawie. Jasne. Mela, daj spokój. Halo? Cześć, brat. No jasne, że pamiętam o śniadaniu. Pewnie. Wiesz co, jest tam u kumpla. Zasiedzieliśmy się trochę. No wiesz, imprezka się przedłużyła, te sprawy. Pamiętam o śniadaniu, za chwilę się widzimy w domu. Nara. Świetnie kłamiesz. Gratuluję. No ale po co robić aferę? No z czego? Stało się i trudno, no przecież czasu nie cofnę. Wiesz co, teraz to i nawet ja się nie czuję fajnie. Ojej, dziewczyny. Lena, słuchaj. Jesteś fajną dziewczyną, było naprawdę super. Szkoda tylko, że się z nią kumplujesz, bo to jest ten galimatias wcale niepotrzebny. A galimatias? Zresztą ja bym to trochę inaczej nazwała. Nie licz, że będę was kryć. Wiesz co, zastanów się, może lepiej oszczędzić mamie nerwów, nie mówić jej o tym, będzie spokojniejsza. Naprawdę. Lecę, cześć. Przemyśl to, no spokojnie. Cześć, kochanie. Nie, nie, wszystko okej. Zdążę na pewno. Pa. Mela, zaczekaj. Nic do mnie nie mów. Ty miałaś super seks z żonatym facetem, a ja teraz przez ciebie muszę kłamać. Przepraszam, że padła akurat na brata twojego faceta, no ale może lepiej zrobić to, co powiedział Adam. Po prostu odpuścić, co? Aha, odpuścić, nie robić afery. Myślisz, że to jest w porządku wobec Janka, wobec jego mamy, już o żonie Adama nie wspominając? Mela, to co ja robię, to jest moja sprawa. I ja nie myślę wtedy o nikim, ani o mamie Janka, ani o żonie, ani o nikim, rozumiesz? Właśnie, i znowu jesteś nie fair. Ale o co ci chodzi? O Filipa i o Barańskiego. Sobie też mawiałeś, że to nie jest jego sprawa? To jest inna sytuacja. Inna sytuacja? Tylko że czuję tak samo, jak wtedy Seba, tak samo beznadziejnie.